O co chodzi z proszkiem Xy i bąblami w szkle? Tego wszystkiego dowiecie się dzięki wystawie Dom Polski, elementarz designu szkło profesora Chorbowego, oczywiście w naszym projekcie. W czasach szarego PRL-u, w czasach niedostatku, jednym z obiektów najbardziej pożądanych dla wyposażenia wnętrz było szkło kolorowe, czyli zwane szkłem artystycznym projektanta Zbigniewa Chorbowego. Jeżeli komuś oczywiście udało się to szkło dostać, ponieważ większość produkcji szła na eksport, szkła Chorbowego były wspaniałym produktem eksportowym, uwielbianym na zachodzie, od Szwecji po Nowy Jork. Natomiast do polskich sklepów trafiały tylko reszty. Ale jeżeli już komuś udało się upolować te piękne wazy, kielichy, kieliszki i wazony, to stanowiły one wspaniały, artystyczny obiekt na wysokim poziomie. Szkło we wszystkich kolorach tęczy, szkło gładkie, szkło spienione, to spienione szczególnie cenione, a wszystko wzięło się z przypadku, wszystko wzięło się z błędu, ponieważ wytyczne co do produkcji szkła były takie, że kilka czy kilkanaście bąbelków powietrza w masie szklanej stanowiło wadę. Wobec tego Zbigniew Chorbowy postanowił przekuć to w coś pozytywnego i postanowił spieniać masę szklaną. Dodawano do masy szklanej wiele różnych substancji chemicznych. Najbardziej skutecznym okazał się proszek Xy, polecony zresztą projektantowi przez sprzątaczkę w płycie szkła. Pytanie, czy szkło Chorbowego jest szkłem użytkowym, czy szkłem artystycznym, pojawiało się bardzo często. Sam profesor wspominał, jak swego czasu postanowił zwiedzić własną wystawę monograficzną, która odbywała się w salach zamku Malborku. I tam przypadkiem trafił na wycieczkę prowadzoną przez przewodnika. Przechodząc przez salę, w której prezentowano było szkło Chorbowego, przewodnik powiedział: a tutaj mamy wystawę szkła Zbigniewa Chorbowego, szkła artystycznego, czyli takiego szkła, które do niczego nie służy. Sam profesor bardzo się z tego śmiał, opowiadał jak anegdotę, natomiast oczywiście ta anegdota wywoływała dyskusję, czy sama uroda szkła świadczy o jego nieużytkowości, czy też każde szkło jest jednocześnie szkłem użytkowym. A więcej o projekcie oczywiście na stronie www.miastoholizm.pl.